mieszkańców ulicy Kwiatowej, ulicy Przemyskiej i nas, ulicy 3 Maja, pismo skierowane do wójta dotyczące włączenia drogi wewnętrznej jako elementu dojazdowego do miasta Jarosławia. Panie wójcie gminy Jarosław, do pana Romana Kałamarza, w związku z otwarciem obwodnicy i zmianą organizacji ruchu, ulica Kwiatowa przejęła ciężar ruchu samochodowego i autobusowego na trasie Przemyśl-Jarosław, Jarosław-Przemyśl. Ulica o statusie drogi lokalnej, gminnej, stała się drogą dwupasmową, łączącą dwa miasta i okoliczne miejscowości. Samochody ciężarowe, autobusy i pojazdy osobowe mają problem z przejazdem przez ulicę Kwiatową, gdyż jest zbyt wąska. Z chwilą otworzenia obwodnicy nasza ulica została przeznaczona do natężonego ruchu pojazdów bez oznakowań pionowych, a przede wszystkim bez naszej wiedzy i zgody. Brak odpowiednich oznakowań potwierdził patrol policyjny wezwany na naszą prośbę. Obecne znaki postawione na prędce po naszej interwencji są nieprzemyślane i nie spełniają swojej roli. Nadal, jak Państwo widzicie, jest chaos i dezinformacja. Droga dojazdowa do naszej posesji jest nieprzystosowana do tak natężonego ruchu i tak dużego tonażu pojazdów. Tiry, ciężarówki, busy, autobusy po 20-30 ton. Droga niszczeje. W oczach zaś my, mieszkańcy, nie możemy bezpiecznie ani wyjechać, ani wyjść ze swoich posesji. Nie ma pobocza, tym bardziej chodników, żadnych oznakowań gwarantujących nam bezpieczeństwo i egzystencję w tym miejscu. Paradoksalnie, na oddanej obwodnicy panuje mniejszy ruch aniżeli na naszej wewnętrznej drodze. Problem zjazdu z obwodnicy do Jarosławia nie może być przyczyną tak nieprofesjonalnych działań. Nie naszym kosztem i nie w takim stylu, proszę Państwa. Mieszkańcy nie zostali poinformowani o wyżej opisanych działaniach. Nie było w tej sprawie konsultacji społecznych. To już po raz kolejny, panie wójcie, sprawa z czerwca 2012 trasy tymczasowego przebiegu prawego pasa drogi krajowej DK nr 4 na drogę gminną ulica Kwiatowa. Tym bardziej nie ma zgody na takie rozwiązanie. Po raz kolejny zostaliśmy pominięci przez władze samorządowe i lokalne w decyzji, która dotyczy naszego życia. W związku z tym, że zgłaszaliśmy telefonicznie problem wójtowi, prosiliśmy o interwencję i przyjazd, nikt nie zareagował. Dlatego sprawy bierzemy w swoje ręce. Przepraszamy tych Państwa, którzy stoją w korku. Proszę nas zrozumieć. Te 15 minut wytrzymacie, abyście zrozumieli nasz problem, który sygnalizujemy. Nie chcemy Państwu utrudniać drogi, przejazdu, ale też chcemy mieć spokojne święta. To dla informacji tego pana, który pytał, czy to jest moja wewnętrzna droga. Z pozdrowieniem. Więc dlatego sprawy bierzemy w swoje ręce i proponujemy spotkanie z panem wójtem i przedstawicielami instytucji odpowiadających za organizację ruchu. Proponujemy spotkanie 7 stycznia o godzinie 16 w świetlicy w Tuczępach, na co serdecznie zapraszamy przedstawicieli prasy i radia i telewizji, dzięki którym dziękujemy za to, że przybyli i zauważyli nasz problem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, widzimy również, że na tej ulicy mieszkają osoby starsze i niepełnosprawne. Tutaj akurat pytanie do Pani, jak Pani sobie radzi z przejazdem tutaj, z funkcjonowaniem na tej ulicy? Wie pan, w ogóle sobie nie radzę w tej chwili, nie ma chodnika, jeszcze mam wózek elektryczny, zakupów też nie można zrobić, bo wyjechać nie można. To jest coś okropnego. Do pracy codziennie. Tak, a codziennie dojeżdżamy do pracy. Chodzi na drogę, kieruje ruchem, żeby myśmy wyjechali do pracy. Czyli musicie Państwo zatrzymywać ruch na tej ulicy, która stała się częścią obwodnicy, żeby spokojnie przejść sobie do pracy czy na zakupy. No jest to paradoksalne na pewno, tym bardziej, że nie macie Państwo ani chodnika, a z drugiej strony macie dość głęboką skarpę. Jak Pani widzi to z punktu właśnie matki, która no, musi się martwić o swoje dzieci? Ja sobie nie wyobrażam tutaj puścić dziecko samo. Teraz. Bez opieki, bez jakiegoś opiekuna na taką drogę, gdzie dorosły idzie za mną, ja idę, za mną trąbią samochody i nie wiem, gdzie ja mam się usunąć. Ponadto chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest główna trasa E4, która przebiega z Przemyśla do Jarosławia na Rzeszów, jest po prostu przerwana i jest skierowana w Tuczępach na ulicę Kwiatową. Tak przebiega główna trasa E4, międzynarodowa. Proszę Państwa, nikt się nie spodziewał, że otwarcie nowej obwodnicy, które powinno dawać przyjemność wszystkim i nie powinno stwarzać nowych problemów, stworzy dość porządny problem na odcinku Tuczępy. Wie pan, ja chciałem tutaj nadmienić taką rzecz. Widzi pan, mieszkam w tym domu. Jeżeli ja ponoszę wszelkie straty moralne i życiowe, bo tak się złożyło, że tutaj mieszkam i godzę się na ekrany, prawda, z tej strony, to
moja zgoda wyrażona na taką sytuację wynika z tego, że ta ulica jest ulicą wewnętrzną dla nas. I teraz jest jeszcze jedno. Mamy dwójkę dzieci, proszę pana. Proszę mi powiedzieć, to jest pytanie, które kierowałem do projektantów tej obwodnicy, gdzie są pasy czy chodniki dla miejscowych. Proszę zwrócić uwagę, tam jest wydeptana ścieżka, dzika ścieżka od 12 lat, gdzie dzieci chodzą do szkoły. Wszystko będzie dobrze do momentu tragedii, ale ja nie chcę, żeby w tej tragedii uczestniczyło moje dziecko, czy jakiekolwiek dziecko. Proszę państwa, trzeba się otrząsnąć. Bardzo nam przykro, że my musimy w ten sposób reagować, bo lepiej byłoby dojść do porozumienia, ale po raz kolejny zostaliśmy pominięci w sprawach kluczowych, które decydują o naszej egzystencji w tym miejscu. I proszę państwa, czy faktycznie z państwem nie konsultowano tego przed oddaniem tej drogi? Nie. 18 o godzinie 19 zwróciłem uwagę na to, że z mojego domu migają niebieskie światła. Przyjechały 3 radiowozy, zabrały światło, które prowadziły tutaj ruch wahadłowy. Następnie już o godzinie 15.15 razem z sąsiadką wezwaliśmy patrol policyjny, który właśnie ustalił, mamy na to pismo, że ruch został puszczony bez jakichkolwiek znaków. Po naszej interwencji dopiero te dwa znaki się pojawiły. Po prostu nie było żadnych znaków. A czy wiecie państwo może, do jakiego momentu ten obecny stan ma trwać? 16 miesięcy. Nie, nic nie wiemy. Ten stan ma trwać na zawsze. To już jest droga puszczona. Wydaje się państwu, że ta droga już zawsze będzie tak ruchliwa, tak? Rozmawiałam osobiście z wójtem. No wydaje się, to co najmniej niewiarygodne, więc... Powiedział, że ograniczenia zrobi i progi mi ewentualnie i tyle. I to jest droga i busy muszą jeździć. Autobusy, busy muszą tędy jeździć. Niech się powołają na jakieś pisma, które stwierdzą i pokażą, że miejscowość wyraziła zgodę na to, bo tak jak w poprzedniej sprawie z próbą puszczenia bypassu, które tutaj czytaliśmy, nie zostaliśmy poinformowani, co ewidentnie wykazaliśmy ludziom, którzy organizowali tę obwodnicę. W tej sytuacji również ruch został puszczony nocą, bez żadnych znaków, bez niczego i myśmy zostali w tej sytuacji z tym, czym jesteśmy. Dlatego nasza zdesperowana decyzja. Bardzo nam przykro, są święta, wszyscy robią zakupy, ale muszą się uzbroić w cierpliwość, bo inaczej nie potrafimy zamanifestować swojego problemu. My tutaj państwu jeszcze przed kamerą pokażemy, jak wygląda ta ulica, jak ona jest gęsto zabudowana, jaki jest układ ruchu na tej ulicy i będziecie sobie państwo mniej więcej w stanie wyobrazić, jak na święta ten ruch tutaj będzie mógł wyglądać. Ja nie zazdroszczę i nie chciałbym mieć czegoś takiego przed swoim domem, więc jest zauważalny duży problem. Miejmy nadzieję, że wójt przyjedzie na spotkanie do świetlicy w Tuczępach i będzie chciał z tym państwem porozmawiać i wyjaśnić pewne sprawy, które są naprawdę poważne. Na pewno w okresie letnim będzie dostawa zbóż. Prawdopodobnie ciągniki mają być puszczane przez obwodnicę. Będą... Tylko stoi znak zakazu wjazdu ciągników na obwodnicę. I na przykład w Muninie jest firma PZZ, gdzie jest po prostu skup zbóż. Wszystkie ciągniki ze zbożami z tych wiosek będą jechały niestety tędy. Proszę państwa, my mówimy o tym, że jest potrzeba jakiegoś rozsądnego rozwiązania problemu. My w czerwcu zgłosiliśmy problem, nie zgodziliśmy się właśnie też bez naszej zgody. Chciano puścić tutaj ruch w trakcie wykonywania prac przy obwodnicy. Doszło do rozmów również z wójtem, z przedstawicielem. Zaproponowaliśmy to spotkanie, to było nasze działanie. I stanęło na tym, że tutaj wzdłuż, jak jest, są te ekrany, był wybudowany bypass 300-metrowy, który został rozebrany. Mój Boże, jeżeli była gotowa droga, to dlaczego nie należało jej wykorzystać? Wykupić grunty, nie wiem, załatwić formalności. Ja zdaję sobie sprawę, że to są sprawy administracyjno-formalne, ale to jest wszystko do przeskoczenia w momencie, kiedy już drogę wykonano. Drogę się rozbiera, tak, którą wszyscy i tak jeździli, mieliśmy tutaj spokój i likwiduje się i nagle ruch puszcza nam się z drugiej strony. Chwileczkę, bez naszej wiedzy. Dlaczego mamy być ukarani? Jeżeli jest taka sytuacja, my chętnie oddamy swoje domy, sprzedamy, niech od nas odkupią te domy. My nie będziemy wcale robić żadnych awantur. I mogą robić sobie tutaj drogę dwupasmową. To jest dywanik tylko z dzieckiem, z wózkiem pospacerowym. Proszę państwa, jest pan wójt, ja dzwoniłam do niego i pan wójt powiedział mi tak, że to jest droga osiedlowa. Więc zacznijmy od tego, że na drodze osiedlowej chodzi się na spacer, a nie puszcza się takie samochody. I jeszcze jedna parodia, jaka jest w całej tej sytuacji, że
Tam są ekrany, cisza, a tu jest hałas.